Polski rynek wędkarski oferuje nam dziś praktycznie wszystko. Wystarczy mieć pieniądze i chęć zakupu. Jednak niektórzy z Was uważają, że najlepsze są rzeczy te, które zrobi się samemu. Należą do nich m.in. zanęty, a właściwie kulki proteinowe. Zrobienie własnych kul wymaga sprzętu, umiejętności i doświadczenia. Często robimy je tuż przed wyjazdem nad wodę, co oznacza, że musimy je odpowiednio dosuszyć. I wielu z Was robi to właśnie na zasiadce. Firma For Success wprowadza na polski rynek wędkarski produkt, który mocno ułatwi wędkarzom samodzielny wyrób kulek. To torba na kulki wykonana z kwasowej stali nierdzewnej, gwarantująca, że do kulek nie dobiorą się gryzonie. Kulki muszą się gdzieś dobrze dosuszyć. Nie można ich zamknąć w szczelnych pojemnikach. W ciągu dnia to jeszcze pół biedy, ale nocą, kiedy je chowamy, to jest to jak zaproszenie do stołu dla gryzoni. Siatka nierdzewna Antymaus przeznaczona jest do suszenia kulek i przy okazji zabezpieczania ich przed gryzoniami. Jednocześnie pozwala oddychać i właściwie odparować naszym kulkom. Jednorazowo pomieści ona około 5 kg zanęty. Warto zwrócić uwagę również na fakt, że stal kwasowa nie wchłania zapachu, co oznacza, że możemy w niej suszyć różne smaki i zapachy bez obaw o przenikanie woni. Podczas zasiadki warto także mieć oko na dokumenty i pieniądze. I oczywiście nie mamy na myśli złodzieja, tylko myszy lub inne gryzonie, które czują, że w naszym obozowisku znajdą darmową stołówkę. Pół biedy, jeśli zjedzą coś spożywczego, gorzej, jeśli dobiorą się do portfela. Pojemnik o wymiarach 32 na 40 cm jest idealnym także do przechowywania obozowego chleba. Torba zapinana jest na zamek błyskawiczny, a powiesimy ją na karabinczyku, który znajduje się w komplecie. Nam się ten funkcjonalny gadżet bardzo podoba. Jeśli Wam także, to spieszymy z informacją, że cena torby to bez 10 groszy 60 zł. Jest ona dostępna m.in. na stronie producenta.